Michał Nowak, zapraszam na sport. Zawodnicy olimpijczy Karadom wywalczyli 11 medali podczas 93. Mistrzostw Polski Seniorów w zapasach w stylu klasycznym. Przed rokiem Mistrzostwa Polski Seniorów odbyły się w Radomiu i olimpijczyk zdobył wtedy 13 medali, w tym 3 złote. W tym roku radomianie nie pobili rekordu, ale zdobyli 11 krążków. Tytuły mistrzowskie wywalczyli Piotr Puchalski w kategorii do 55 kg, Przemysław Piątek w kategorii do 63 kg i Patryk Bednarz w kategorii do 77 kg. Ponadto zapaśnicy olimpijczyka zdobyli 3 srebrne krążki i 5 brązowych. Wicemistrzami Polski zostali Arkadiusz Kułynycz, Łukasz Fafiński oraz Rafał Płowiec. Na najniższym stopniu podium stawali Grzegorz Majkut, Grzegorz Kunkel, Michał Kośla, Mateusz Kareciński oraz Marcel Elias. Ponadto kilku zawodników uplasowało się na 5 miejscach. Radomski olimpijczyk triumfował w klasyfikacji drużynowej. W rozgrywkach trzeciej ligi atut własnego boiska wykorzystała Pilce Białobrzegi. Porażkę poniosła z kolei Broń Radom. Ekipa z Białobrzegów dość niespodziewanie wygrała sfaworyzowaną Mławianką Mława. Pilce już do przerwy po 2 golach Konrada Rudnickiego prowadziła 2-0. Wynik nie uległ już zmianie do końca spotkania. Oba zespoły kończyły mecz w osłabieniu, bo czerwone kartki obejrzeli Piotr Grober z Pilicy i Mateusz Stryjewski z Mławianki. Obecnie Białobrzeżanie są na 10. miejscu i mają na koncie 34 punkty. Gorzej powiodło się Broni Radom, która rywalizowała z ostatnią przed 27. kolejką Concordią Elbląg. Podopieczni Dominika Bednarczyka spisali się jednak poniżej oczekiwań i przegrali ostatecznie 2-3. W tabeli radomianie mają tylko 8 punktów przewagi nad strefą spadkową i zajmują 12. lokatę. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.